Dziś w kościele, w liturgii rozważamy słowa psalmu 96. On już pojawił się podczas uroczystości Bożego Narodzenia. Dlatego teraz chciałbym, byśmy skupili się na jednym wierszu, na wierszu 7. Oddajcie Panu rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. Oddać chwałę Panu i uznać Jego potęgę, to znaczy uznać, uwierzyć i przede wszystkim tak żyć, by dawać świadectwo o tym, że Bóg jest w moim życiu pierwszy. Jego wola, Jego przykazania to jest fundament życia. To znaczy właśnie oddać Panu chwałę, czyli uznać, że to On jest Bogiem. To On jest Stwórcą, a ja wobec potęgi Jego miłości i Jego wspaniałości jestem pyłem, marnym pyłem. I On po ten marny pył się schyla, by obdarzyć mnie udziałem w swojej chwale. Możemy też śmiało ten psalm zestawić z dzisiejszą Ewangelią, gdy Jezus objawia swoją chwałę poprzez cud, jaki dokonuje w Kanie Galilejskiej. I myślę, że w życiu każdego z nas są też takie cuda, które Pan Bóg dokonuje, chociażby przez to, że obdarza nas różnymi talentami. I ja jako muzyk, także nie tylko jako ksiądz, ale też jako muzyk, jako człowiek o duszy artystycznej, obdarzony przez Pana Boga umiejętnością grania, śpiewania, ale także tworzenia, komponowania. Zachwycam się nad tymi Jego dobrodziejstwami i zastanawiam się, w jaki sposób mogę Mu to ofiarować, to oddać. Właśnie poprzez to, że rozwijam. Oddać Panu chwałę to znaczy także rozwijać, pomnażać te talenty, te dary, które On w nasze serca, w nasze umysły włożył, w które nas wyposażył. I jednym z takich przykładów osoby, która oczywiście rozwijała swoje talenty, i oddawała tym samym Bogu chwałę, był ksiądz Giovanni Battista Martini, żyjący w latach 1706-1784, który nie tylko, że był księdzem duchownym, był franciszkaninem, to był także cenionym kompozytorem i teoretykiem muzyki do takiego stopnia, że nawet sam Wolfgang Amadeusz Mozart się u niego uczył, a poważanie, jakim się cieszył ksiądz Giovanni Battista Martini wśród artystów, zaowocowało tym, że oni sami, ludzie ze środowiska artystycznego, muzycznego, prosili, aby założył własną szkołę muzyki i kontrapunktu. I w całym tym okresie swojego życia i działalności był niezwykle cenionym pedagogiem, niezwykle cenionym twórcą, a także służył Bogu i Kościołowi, będąc zakonnikiem, franciszkaninem. Popatrzmy więc na przykładzie tego kompozytora i księdza, jak można pięknie rozwijać dary otrzymane od Pana Boga. I nie bez powodu o nim mówię, bo właśnie na dzisiejszą niedzielę zaprezentuję Państwu króciutką tokatę właśnie kompozycji Giovanni Battisti Martiniego, a nagranie zostało zarejestrowane w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Słońsku, gdzie staraniem księdza proboszcza, parafian, całej społeczności, gminy i różnych przyjaciół, sponsorów udało się w zasadzie od nowa zbudować 21-głosowe organy. Zapraszam serdecznie do wysłuchania tego utworu, tokaty księdza Giovanni Battisti Martiniego i zapraszam do udziału w kolejnych spotkaniach z muzyką i słowem w każdą niedzielę o godzinie 9:00. Szczęść Boże!